Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Dukała Karolina, jestem psychologiem sądowym i dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć trochę o tym, jak wykrywać kłamstwo z wykorzystaniem czy przy użyciu tak zwanych nowych technologii. Zanim zaczniemy sobie o tym mówić, jak wykrywać kłamstwo, czy jak prowadzić detekcję kłamstwa, dobrze odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często kłamiemy, jak dużo kłamstwa jest obecne w naszym życiu. Psychologowie lubią badać różne rzeczy, więc dość dobrze przebadali ten temat. Jak często kłamiemy? I badania okazały się zaskakująco spójne w wielu różnych kulturach, i w Polsce, i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, i w Holandii, w różnych miejscach. I te badania pokazują, że w około 34% naszych codziennych interakcji pojawia się jakieś kłamstwo. Około 1/3 naszych interakcji zawiera jakiś element nieszczerości. To dość dużo. Wskazano, że generalnie częściej to kłamstwo pojawia się wtedy, kiedy musimy się zaprezentować, albo kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy na rozmowie kwalifikacyjnej, albo podczas pierwszej randki. Wtedy to kłamstwo pojawia się zwykle 2,5 raza na 10 minut rozmowy. Dużo. To kłamstwo pojawia się tak często, że psychologowie nieraz określają, czy mówią o kłamstwie, że jest to taki smar, dzięki któremu toczy się koło naszej cywilizacji. Że psychologowie mówią, bez kłamstwa społeczeństwo być może nie mogłoby istnieć. Czym zatem jest to kłamstwo? W psychologii sądowej czy w kryminalistyce bardzo często określa się kłamstwo w bardzo szczególnych słowach. Mówimy, że jest to jakaś wypowiedź, w trakcie której w świadomy sposób przekazujemy informacje, co do których jesteśmy przekonani, że są nieprawdziwe. Innymi słowy, jeżeli ja głęboko wierzę, że porwało mnie UFO, mam fałszywe wspomnienie odnośnie tego, jak były na mnie dokonywane różne eksperymenty, że tam szare ludziki robiły mi różne rzeczy i o tym opowiadam, wówczas to nie jest kłamstwo. Dlatego, że o kłamstwie mówimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z komunikatem, kiedy ktoś w sposób świadomy chce wprowadzić drugiego w błąd. I większość współczesnych narzędzi do wykrywania kłamstwa tylko takie komunikaty jest w stanie pokazać. Jeżeli ktoś ma jakieś fałszywe wspomnienie, czyli rzecz, która nie jest zgodna z tak zwaną prawdą obiektywną i jest przekonany, że ona jest prawdziwa, tego nie wykryjemy. Przynajmniej na ten moment. Tak jak wspominałam, psychologowie kochają badać i katalogować, więc wyróżnili kilkanaście różnych rodzajów kłamstwa. I te, które najczęściej się pojawiają, to są takie kłamstwa codziennego użytku, kłamstwa społeczne. To są te kłamstwa, kiedy mówimy, pięknie wyglądasz, ale tak naprawdę myślimy sobie, może ta sukienka nie była najlepszym wyborem. Albo kiedy mówimy, tak szefie, na pewno to zrobi, tylko jakoś nie odebrałam twojego maila, może wylądował w spamie, możesz wysłać mi go jeszcze raz? To są te kłamstwa, które najczęściej używamy w codziennym życiu. I ich konsekwencje raczej nie są duże. Są jednak takie kłamstwa, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Mogą doprowadzić kogoś do wieloletniego więzienia, albo wręcz przeciwnie. Jeżeli komuś umiejętnie uda się skłamać, że nie dokonał przestępstwa, wówczas może uniknąć spędzenia wielu lat w więzieniu. Te rodzaje kłamstwa, czy tego, ten charakter kłamstwa określamy jako kłamstwa wysokiego ryzyka, high stakes lies, i je staramy się właśnie wykrywać. Od razu pojawia się pytanie, jak dobrze my jako ludzie wykrywamy kłamstwo? Czy jest sens inwestować miliony złotych czy miliony dolarów w nowoczesne technologie, które pozwalą nam wykrywać kłamstwo, skoro przecież my, ludzie, powinniśmy to kłamstwo wykrywać chyba w miarę dobrze? Od razu moje pytanie do Państwa. Obstawiajmy. Na skali 0 do 100%, gdzie 100% oznacza zawsze, 0% oznacza nigdy. Jak dobrze jesteśmy w wykrywaniu kłamstwa u obcych, zupełnie obcych ludzi? Takich, których widzimy pierwszy raz w życiu. 23. Czyli mniej niż przypadek. Okej, okay, dobra. 20, 30. Kto da więcej? 70. Okej. Okay. 100. 100 to trudno by było.
setki badań w wielu różnych krajach pokazały, że nasza umiejętność wykrywania kłamstwa, różnych rodzajów kłamstwa, zupełnie obcych ludzi, jest na poziomie przypadku. Równie dobrze moglibyśmy rzucać monetą, zamiast siedzieć i się zastanawiać, czy on mnie okłamał, jakie są jego oznaki kłamstwa, o co w ogóle chodzi. 50%. A jak to jest u ludzi bliskich? U ludzi, z którymi jesteśmy związani, naszych partnerów romantycznych, rodziców. Jak to jest u bliskich? 70. Zero. 76. Dobrze. Tylko, że nie trafnie. U osób bliskich wykrywamy kłamstwo również na poziomie przypadku. 50%. Równie dobrze moglibyśmy rzucać monetą. I dotyczy to zarówno kłamstw takich drobnych, typu, no właśnie, kochanie, pięknie wyglądasz, jak wróciłaś od tego fryzjera, jak i kłamstw takich trochę bardziej poważnych, na przykład, nigdy cię nie zdradziłem. To są, tego rodzaju kłamstwa wykrywamy na poziomie również 50%. A teraz pytanie do rodziców. Jak to jest z wykrywaniem kłamstwa u dzieci? Jak dobrze jesteśmy z wykrywaniem tego, że dzieciaki nas oszukują? 100. Dobra. 80? 60? Na ten temat nie ma wiele badań. Ale to, co wiemy, to to, że jesteśmy dobrze na poziomie między 39 a 70%. Zwykle jest to trochę więcej niż poziom przypadku. Są różne powody tego, dlaczego tak niedobrze jesteśmy w wykrywaniu kłamstw dzieci. Jest to związane z różnymi czynnikami, nie mówmy teraz o tym. Ale powiedzmy sobie, czy zwróćmy uwagę na profesjonalistów, na ludzi zawodowo zajmujących się wykrywaniem kłamstwa, na policjantów, sędziów, funkcjonariuszy CIA i FBI i ABW. Popatrzmy na pracowników społecznych, którzy zajmują się więźniami na przykład. Jak dobra będzie ich umiejętność wykrywania kłamstwa? 96. Tak samo, czyli w sensie, że 50 jakoś, tak? 100. 190. W wielu różnych krajach badaliśmy specjalistów. Głównie to są policjanci, sędziowie, prokuratorzy i sędziowie przysięgli. Ich umiejętność wykrywania kłamstwa tylko patrząc na człowieka, bez żadnego specjalistycznego sprzętu, jest również na poziomie przypadku. Dlatego właśnie inwestujemy w nowe technologie. Staramy się stworzyć nowe urządzenia, dzięki którym będziemy mogli lepiej wykrywać kłamstwo. Dlaczego profesjonaliści i nie tylko profesjonaliści, dlaczego my jako ludzie tak niedobrzy jesteśmy tak naprawdę w wykrywaniu kłamstwa? Dlatego, że nie ma nosa Pinokia. Nie ma jednej wskazówki, która pokazuje, czy różnicuje między kłamcami a osobami, które mówią szczerze. Nie ma jednej rzeczy, na którą możemy popatrzeć i powiedzieć, on jest szczery. Albo on kłamie. W internecie jest mnóstwo różnych mitów dotyczących wykrywania kłamstwa, na przykład jak ktoś patrzy w prawo, to na pewno kłamie. Albo jak dotyka nosa, na 100% kłamie. To są mity. W wielu różnych badaniach eksperymentalnych sprawdzaliśmy, czy jest jakaś wskazówka kłamstwa. Czy jest jakieś zachowanie, które zawsze będzie różnicować szczerych od nieszczerych. Nie mamy takich wskazówek. Jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że czasami w pewnych szczególnych okolicznościach u niektórych ludzi są zachowania, które mogą wskazywać na nieszczerość, na przykład uśmiech. Kłamcy częściej się uśmiechają. Skoro nie możemy patrzeć na zachowanie, to na co patrzymy? Głównie na fizjologię. Wśród badaczy zajmujących się wykrywaniem kłamstwa funkcjonuje taki mit, który sobie opowiadamy na naszych konferencjach, jak to już starożytni Chińczycy 3000 lat przed naszą erą wynaleźli świetny sposób wykrywania kłamstwa. Mianowicie proszono domniemanego kłamcę o to, żeby trzymał w ustach kulkę ryżu, a potem ją wypluł. Jeżeli była sucha, znaczyło, że kłamie. Dlatego, że osoba, która kłamie, denerwuje się, stresuje, ma sucho w ustach, więc ta kulka ryżu będzie sucha. Funkcjonuje to raczej jako mit, ale tak naprawdę to założenie, na tym założeniu opieramy się do dziś. Na założeniu pod tytułem osoba, która kłamie, będzie bardziej pobudzona fizjologicznie, będzie miała wyższy poziom pobudzenia fizjologicznego, w związku z czym to będziemy mierzyć.
Będziemy, nie mierzymy zachowania, nie mierzymy tego, co ktoś mówi, mierzymy poziom pobudzenia fizjologicznego. I to jest bardzo ważna rzecz. My nigdy wykorzystując nasze nowoczesne technologie, nie badamy kłamstwa bezpośrednio. Zawsze badamy tak zwane korelaty kłamstwa, czyli zjawiska, które występują też wtedy, kiedy ktoś kłamie. Takich urządzeń służących do wykrywania kłamstwa jest wiele, bardzo dużo. Opowiem teraz o kilku z nich. Najbardziej chyba znanym i funkcjonującym w praktyce jest poligraf, zwany przez niektórych wariografem. To jest zdjęcie z naszego laboratorium w Akademii Frycza Modrzewskiego, gdzie prowadzimy badania porównujące właśnie skuteczność poligrafu, termowizji i różnych metod psychologicznych. Poligraf współcześnie wygląda bardzo prosto. Mamy do czynienia z laptopem. Do laptopa podłączone są, jest pomiar napięcia skórnogalwanicznego, takie coś, co się zakłada na palec i mierzy napięcie. Takie coś, co się zakłada na klatkę piersiową i mierzy nam oddech. Oraz opaskę, dzięki której mierzymy ciśnienie krwi. I teraz tak. Poligraf to jest tylko urządzenie. Ale sposobów zadawania pytań w poligrafie jest wiele. Tak naprawdę, kiedy mówimy o badaniu poligrafem, mamy na myśli wiele różnych rzeczy. Najczęściej poligraf włączony jest z taką techniką zadawania pytań kontrolnych. Kiedy zadajemy pytania neutralne i pytania kontrolne. Pytania neutralne na przykład, jak się nazywasz? I pytania kontrolne na przykład, czy ty ukradłeś te 100 zł? Ta metoda w Polsce w tym momencie jest dosyć często stosowana, ale oprócz niej wykorzystujemy tak zwaną metodę wiedzy o czynie, guilty knowledge test. W ramach tej metody zakładamy tylko i wyłącznie sprawca, ktoś, kto dokonał jakiegoś czynu, wie pewne rzeczy. Na przykład tylko i wyłącznie sprawca wie, ile pieniędzy zostało ukradzionych. I policja, ale policję mamy poza podejrzeniami. Tylko i wyłącznie sprawca wie, ile pieniędzy zostało ukradzionych. I nie zwracamy uwagi na jego odpowiedzi, tylko zwracamy uwagę, zadając mu pytania, na pobudzenie fizjologiczne. Pytania zadawane są w takich setach. Czyli na przykład zadajemy pytanie, czy zostało ukradzione 50 zł? Czy zostało ukradzione 100 zł? Czy 200? Czy 300? I zakładamy, że w momencie, kiedy padnie prawdziwa kwota, tylko i wyłącznie delikwent, który faktycznie to zrobił albo miał z tym jakiś związek, będzie o tym wiedział, więc wystąpi pobudzenie fizjologiczne w jego organizmie. Tak wyglądają poligramy. To jest akurat stary poligram, to jest nowszy. Pokazujący zapis reakcji organizmu. Na samej górze widzimy oddech. To zielone, możliwe, że nie do końca widoczne, to jest GSR, czyli napięcie skórnogalwaniczne. I czerwony jest, to jest ciśnienie. Żółte pionowe kreski oznaczają moment zadawania pytania i kończenia pytania przez poligrafera. I poligrafer albo przy pomocy własnego rozumu, albo przy pomocy programu komputerowego dokonuje porównań między pobudzeniem fizjologicznym człowieka na określone pytania. Oczywiście nie jest tak, że pytania zadaje się jedno. Tych pytań zwykle zadaje się kilkadziesiąt w różnych kolejnościach, w różnych konfiguracjach. Po to, aby jak najlepiej pokazać czy zróżnicować tych, co są szczerzy od tych, co są nieszczerzy. Innym pomysłem na to, jak badać, czy jak wykrywać kłamstwo, jest EEG. Najogólniej rzecz ujmując, w EEG badamy aktywność mózgu, aktywność elektryczną mózgu. EEG ma postać, czy badanie EEG ma postać takiego czepeczka. Nakładamy naszemu badanemu czepeczek z elektrodami i obserwujemy sobie aktywność elektryczną jego mózgu przy poszczególnych elektrodach. To są akurat zdjęcia z naszego laboratorium w Instytucie Psychologii UJOCO. Wykorzystujemy tą technikę również wykorzystując ten sposób zadawania pytań wiedzy o czynie. Zaobserwowano, że w momencie, kiedy osoba, człowiek widzi coś znajomego, wówczas pojawia się pewien specjalny sygnał, tak zwany P300. To jest bardzo specjalny sygnał określający aktywność elektryczną mózgu, pojawiający się w bardzo określonym miejscu,
mniej więcej 300 do 800 milisekund po tym, jak człowiek zobaczy coś znajomego. I zakładamy, że w momencie, kiedy mówimy mu, czy zostało ukradzione 50 zł, czy 100, czy 1000, czy 500, czy 5000, w momencie, kiedy padnie prawidłowa kwota, on ją rozpozna, wówczas ten P300 pik pojawia się. Możemy go zaobserwować. W Stanach Zjednoczonych w tym momencie opatentowano metodę, która nazywana jest MERVER przez firmę Brain Fingerprinting. Ta metoda polega na takim patrzeniu właśnie na ten pik 300 oraz dwa następujące po nim piki, po to, żeby pokazać czy wykryć kłamcę. Mają pierwsze sukcesy, mają pierwsze porażki w praktyce. Znaczy dzięki tej metodzie udało się przynajmniej dwie osoby uwolnić z więzienia, niesłusznie oskarżone. No, ale przy okazji też jeden z sądów stwierdził, że to jednak nie jest dobra metoda. W każdym razie jest wykorzystywana w praktyce w Stanach i cały czas rozwijana. No dobrze. Może coś z tym mózgiem jest na rzeczy. Może faktycznie powinniśmy się skupić na badaniu mózgu. Bo przecież kiedy człowiek decyduje się, okłamię kogoś, powiem nieprawdę, to powinno mieć to w mózgu jakieś zaczepienie. I na początku tego wieku wielki entuzjazm wśród badaczy zajmujących się wykrywaniem kłamstwa budziło fMRI, czyli badanie aktywności mózgu metodą rezonansu magnetycznego. Poszukiwano czy zastanawiano się, czy jest jakiś obszar w mózgu, jeden specjalny obszar, który odpowiada za kłamanie. Taki obszar, który zapala się w momencie, kiedy ktoś zdecyduje się, oszukam, teraz skłamię. 15 lat badań nie zaskutkowały znalezieniem takiego obszaru. Na ostatniej konferencji poświęconej, na której zebrali się, czy spotkali się wszyscy przedstawiciele zajmujący się wykrywaniem kłamstwa, nastroje były raczej negatywne. Dlatego, że te 15 lat badań pokazało nam, że nie tylko różne obszary mózgu się jakby zapalają w momencie, kiedy ktoś decyduje się kłamać, ale zależy to też od rodzaju kłamstwa, zależy od różnych czynników zewnętrznych, na przykład jak głośno jest w skanerze. Więc na razie na ten moment można powiedzieć, nie jest dobrze. No dobra. Jeżeli nie badanie mózgu, to może skupimy się na innych metodach, na takich, które nie wymagają kontaktu, nie wymagają wsadzania człowieka pod skaner, nie wymagają kładzenia mu na głowę jakiś elektrod, czy podłączania go do poligrafu. Może będziemy w stanie wykrywać kłamstwo na odległość. Pierwszym takim pomysłem było już jeszcze w latach 80. badanie tak zwanych mikroekspresji. Polekman zauważył, czy miał taką koncepcję, że w momencie, kiedy kłamiemy, mięśnie naszej twarzy napinają się. To jest widoczne przez ułamek sekundy, nieobserwowalne gołym okiem. Tylko i wyłącznie kamera poklatkowa jest w stanie pokazać te mikroekspresje. Stworzył specjalny system analizowania tych mikroekspresji, specjalnie wyszkoleni przez niego koderzy. Przez wiele godzin analizowali zmiany mimiki twarzy, żeby móc stwierdzić, czy ktoś kłamie, czy też nie. Obecnie nikt nie robi tego ręcznie, raczej mamy do tego specjalne programy. I tu na Kopernikusie też będzie można zobaczyć, jak działa taki program do śledzenia, analizowania emocji. Jeżeli Państwo oglądali serial Lie to Me, to on jest właśnie oparty m.in. o tą koncepcję mikroekspresji. Zyskała ona szersze zastosowanie, ale wciąż bardzo trudno jest przekroczyć magiczny próg skuteczności wykrywania kłamstwa 80%. W tej metodzie się to na ten moment nie udało. No dobrze, jak nie twarz, czy nie analizowanie twarzy, to może termowizja. Są pomysły, żeby zaangażować termowizję, czy kamerę termowizyjną do tego, żeby śledzić zmianę temperatury twarzy. Jeżeli bowiem ktoś kłamie, powinien mieć jakieś tam fizjologiczne zmiany w organizmie, które mogą być związane ze zmianą ciepłoty ciała. Dlatego opatentowano już tak naprawdę w Stanach jeden pomysł na to, w jaki sposób wykrywać kłamstwo z użyciem kamery termowizyjnej.
Tutaj widzimy profesora Widackiego, szefa grantu, w którym obecnie jestem, który usiłuje opowiadać dowcip w kamerze termowizyjnej. Przy pomocy kamery termowizyjnej analizujemy zmianę szczególnych miejsc na twarzy. Mięśni okółkowych wokół oczu, płatków nosa oraz tych kącików ust. Specjalny program analizuje, śledzi zmiany, ruch twarzy i zmiany tego, tych konkretnych miejsc i jakby rzutuje je na taki mini poligram, który można zaobserwować. Ten pomysł dotyczący tego do wykorzystania termowizji jest właśnie taki, żeby połączyć go z poligrafem, żeby był kolejnym takim kanałem w poligrafie. Ale na razie to jest technologia w powijakach. Są też pomysły dotyczące tego, a może badajmy głos? Może kłamca, kiedy kłamie, zmienia głos, może podwyższa tembr głosu, albo coś się z nim dzieje? Jest wiele różnych pomysłów. Najbardziej chyba znanym i używanym w Stanach, chociaż już obecnie coraz częściej wycofywanym ze względu na nietrafność, jest Voice Stress Analyzer. To jest urządzenie, które analizuje, czy program właściwie, który analizuje tak zwane mikrodrżenia. Twórca tego urządzenia miał taką koncepcję. Człowiek, zanim skłamie, zawaha się. I ten moment zawahania w wypowiedzi określamy jako mikrodrżenia i można je analizować. Pomysł trochę upadł, ale wciąż są takie pomysły, żeby analizować różne cechy prozodyczne mowy i na tej zasadzie wykrywać kłamców. I ostatnim urządzeniem, ostatnią nową technologią, jaką chciałam zaprezentować, jest awatar. To jest zupełna nowość. Od 2016 roku jest obecny na lotniskach w Arizonie. I pomysłem, czy celem awatara jest wykrywanie potencjalnych osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa. Terrorystów, osób przemycających narkotyki, nielegalnych imigrantów itd. Awatar ma postać takiego kiosku, do którego podchodzi sobie delikwent, naciska czerwony przycisk i ten kiosk zaczyna go przesłuchiwać. Pojawia się twarz, męska lub damska, w zależności od różnych rzeczy, i zadaje pytania. Kim jesteś, jakie jest twoje obywatelstwo, co chcesz zrobić w Stanach Zjednoczonych, czy jesteś terrorystą itd., itd. W tym kiosku ukryte są różne mechanizmy. Ukryta jest kamera, która śledzi zmianę źrenicy, zmierzanie się i rozszerzanie źrenicy. Ukryta jest kamera termowizyjna. Ukryty jest detektor mowy, który bada, czyli nie tyle detektor mowy, co urządzenie, które bada zmiany napięcia w głosie. Ten pan stoi na takiej macie, która bada również zmianę nacisku podczas stania. Jest też kamera, która śledzi zmianę ciała, ruchu ciała oraz gesty. I do tego wszystkiego dopięty jest algorytm samouczący, który na podstawie różnych danych, może w ten sposób, dokonuje analizy. Mówi prawdę czy też nie. Te awatary stoją teraz, już w tym momencie stoją na lotniskach w Arizonie. One były również w Polsce przez jakiś czas. Nie były używane w praktyce, tylko były jakby walidowane w Modlinie. I wydaje się, że być może to jest przyszłość metod wykrywania kłamstwa. Być może, jeżeli okaże się, że one faktycznie w Arizonie pomogły, jest plan, żeby rozprzestrzenić je w całych Stanach Zjednoczonych, na wszystkich lotniskach w Stanach Zjednoczonych. A być może używać nie tylko jako takiego narzędzia przesiewowego, ale również w codziennej praktyce policyjnej. Być może. Tak wygląda badanie przy pomocy awatara. No dobrze, jaka jest w takim razie nasza przyszłość, jeżeli chodzi o wykrywanie kłamstwa? Już wspominałam konferencję Decepticon, na której miałam przyjemność być ostatnio. To jest taka międzynarodowa konferencja, w której zbierają się programiści, informatycy, psychologowie, wszyscy ludzie zajmujący się wykrywaniem kłamstwa. I na tej konferencji padły dwa pomysły, co z nami dalej będzie. Po pierwsze, możliwe, że zaczniemy bardziej inwestować w jeszcze bardziej czułe urządzenia. Już na tym etapie nasze urządzenia do wykrywania tego pobudzenia fizjologicznego są bardzo dobre, ale może zaczniemy inwestować jeszcze bardziej. Ale tak naprawdę zwrócono uwagę na to, że rzecz, której jeszcze nie mamy dopracowanej, to są nowe metody przesłuchiwania. Takie, które pozwolą dobrze
odróżnić, czy sprawić, że podczas tego przesłuchania kłamca będzie jeszcze bardziej zdenerwowany i tym samym i poligraf, i termowizja, i tak dalej będą miały łatwiej, a osoba szczera nie będzie się denerwować. Takie pomysły na nowe metody przesłuchiwania istnieją, ale konkluzją całej konferencji było stwierdzenie: człowiek, jeżeli chodzi przynajmniej o psychologię i prawo i o wykrywanie kłamstwa w kontekście przesłuchiwania, człowiek jednak pozostanie najważniejszy. To jak on prowadzi przesłuchanie, jak będzie zadawał pytania, żeby temu drugiemu człowiekowi używającemu poligrafu czy używającemu termowizji było łatwiej wykryć kłamstwo. Okej. Dziękuję Państwu za uwagę. Czy mamy czas na pytania? Mamy czas na pytanie? Szybkie? Myślę, że 5 minut na pytanie. Będę podawał mikrofon Państwu. Okej. Z procentami zawsze jest trudno, dlatego że twórcy, którzy tworzą jakieś narzędzie, zwykle mają skuteczność 100%. Potem przychodzą inni źli badacze i oni mają dużo niższą skuteczność tego narzędzia. W przypadku awatara, jeżeli chodzi o wykrywanie osób potencjalnie niebezpiecznych w rozumieniu takich, które coś przemycają, to jeżeli chodzi o wykrywanie, może nie dzielmy tego, ale generalnie jest w okolicy między 90 a 95%. Przy czym w tym momencie dopiero te dane dotyczą badań eksperymentalnych. Dopiero rok temu zainstalowano awatary na lotniskach, więc zobaczymy, czy się przydały w praktyce. To jest z komercyjnej statystyki, jeżeli chcą to popchnąć jako produkt. Powiedziałam, że to jest częsty problem, to znaczy Polek w momencie, kiedy jeszcze był badaczem, wskazywał, że trafność jego narzędzia jest w okolicach 75-80%. Kiedy zaczął komercjalizować swój produkt, mówił 100%. To samo jest z analizatorem głosu. Twórca tego narzędzia, kiedy odszedł już od nauki, stwierdzał: na 100% tak przypadków ja jestem w stanie wykazać kłamstwo. Więc tak, zwykle rzeczywistość weryfikuje te procenty. Ja mam takie pytanie w sprawie tego urządzenia, co rejestrowało, że jak się pyta, czy ukradł pan 100 zł, czy 1000, to tam jest ta taka specjalna reakcja, pani powiedziała. Tak, EEG. Tak. I o to chodzi, czy jest jakaś różnica zauważalna, czy jak ktoś zrobił dokładnie, że na przykład ukradł 100 zł, to czy widać różnicę, czy jak na przykład czytał książkę o tym, że ktoś ukradł 100 zł, czy to jest jakaś różnica, bo wtedy obie te sytuacje są znajome? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo to jest jeden z głównych problemów z techniką wiedzy o czynie i przy poligrafii, i przy EEG. Znaczy akurat może ta sytuacja czytałem o 100 zł, kradzieży 100 zł i faktycznie ukradłem nie byłaby taka dobra, czy nie byłaby taka problematyczna, ale faktycznie jeżeli poligrafer czy osoba dokonująca badania przemocy EEG źle skonstruuje pytania albo z jakichś względów ten nasz człowiek, którego posądzamy o kradzież 100 zł, kiedyś w swoim życiu te 100 zł ukradł albo wyobrażał sobie, że ukradnie 100 zł, wówczas jest problem właśnie i z EEG, i generalnie z techniką wiedzy o czynie. Dlatego tak strasznie ważne jest przeszkolenie osób, które zadają pytania i układają te pytania. I dlatego między innymi ostatnimi czasy badania dotyczące techniki wiedzy o czynie z wykorzystaniem EEG wskazują na to, że ta skuteczność jest raczej na poziomie 80%, niż jednak na początku przypuszczano 100%. Chciałam zapytać się, czy jakiekolwiek z tych urządzeń są szkodliwe dla organizmu człowieka? Zgodnie z moją wiedzą i wszystkimi badaniami, które z nami czytałam, nie. Nie. Jedyna sytuacja, kiedy takie urządzenie mogło być szkodliwe, jaką sobie wyobrażam, to jest kiedy ktoś tak się zdenerwuje i tak się zestresuje, że na przykład będzie hiperwentylował. Czasami przy badaniu poligrafem to obserwuję, jak przychodzi mega zestresowany delikwent i po prostu nie może złapać oddechu i coraz bardziej się denerwuje, coraz bardziej się nakręca i trzeba to przerwać. Ale to jest jedyna taka sytuacja, którą mogę sobie wyobrazić.
Dziękuję bardzo za piękny wykład, a mam takie pytanie. Pani mówiła o różnych reakcjach osób, które kłamią. U jednych jest, znaczy, inaczej bym powiedział, jedną z reakcji jest zmiana ciepłoty ciała, tak? Druga reakcja to jest na przykład zwężenie źrenic. Trzecia to jest na przykład napięcie mięśni. To rozumiem, że u wszystkich osób te reakcje występują równie często, czy też są osoby, które jakby, że tak powiem, u których jedna z tych grup jest częściej, że tak powiem, a u innych nie. Czyli czy są jacyś kłamcy idealni, których organizmy nie zdradzają, żeby, że w ogóle kłamią? Psychopaci. Były badania nad psychopatami i nie jest tak dobrze. W sensie akurat na poligrafii nie można ich badać, ale wiem, że były badania nad psychopatami w EEG i tam wcale nie byli dobrzy. Ale odpowiadając na pana pytanie, tak, bardzo w wąskich, wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że nie zarejestrujemy reakcji fizjologicznej w poprawny sposób. Możliwe, że dlatego, że jest po prostu za słaba, albo dlatego, że częściej złe pytania zadajemy w nieodpowiedni sposób. Znaczy taki komentarz, jeśli można powiedzieć, czy te wszystkie reakcje występują, jeżeli występują na normalnym poziomie, czy występują łącznie wszystkie, czy jest tak, że na przykład jedna nie, a pozostałe tak? Ach, w ten sposób. Bo to też tak o to mi Nie mogę powiedzieć z pewnością, dlatego że nie znam badań, które pokazywałyby, jeżeli występuje u Ciebie P300, to czy przypadkiem nie jest tak, że w ogóle temperatura Twojej twarzy się nie zmienia. Ale nie umiem sobie wyobrazić takiej sytuacji, żeby mogło się coś takiego pojawić. To jest kwestia badawcza. Bardzo ciekawa. Czas już ucieka nam nieubłaganie, także dziękujemy jeszcze raz Pani Karolinie za ten fascynujący wykład. No to w takim wyjątkowym przypadku myślę, że zgodzimy się na odstępstwo od programu. A czy jak ktoś wypróbuje te urządzenia, to te urządzenia sprawią, że ten człowiek więcej nie będzie kłamał? To jest bardzo, bardzo mądre pytanie, dlatego że ostatnio, znaczy znam dwa badania, gdzie próbowano wykorzystać TMS. To jest takie urządzenie służące do stymulacji określonych partii mózgu po to, żeby zmusić człowieka, żeby nie kłamał. Na razie nie umiemy tego robić, ale być może za 100 lat, kto wie. Okej. Jeszcze raz? Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy jeszcze raz.